Witam Was po przerwie. Mam nadzieję, że już zdążyliście do nas dołączyć. Dołączył do nas też już Pan Profesor Adam Bodnar. Jeszcze raz dzień dobry i dziękuję Panie Profesorze za przyjęcie zaproszenia na nasze dzisiejsze spotkanie. Przyznam szczerze, że wybór tematu dzisiejszego spotkania nie był dla mnie wcale taki łatwy. Ale obserwując sytuację społeczno-polityczną wtedy jeszcze w naszym kraju tylko, uznałam, że może warto odejść od tematów, które tak standardowo podejmujemy podczas tej konferencji i porozmawiać o tym, czy kryzys praworządności ma znaczenie dla Was, dla młodych ludzi. Wtedy jeszcze te kilka miesięcy temu, kiedy przygotowywaliśmy program konferencji, nie sądziłam, że w jej dniu, w dniu, kiedy właśnie się spotkamy, będziemy świadkami tragicznych wydarzeń, że w Ukrainie będzie miała miejsce wojna. Dlatego mam wrażenie, że ten temat jest jeszcze bardziej adekwatny niż początkowo planowaliśmy. Pod koniec spotkania z panem profesorem oczywiście też będzie czas, tak jak zwykle będzie czas na wasze pytania. Będziecie mogli je zadawać albo za pośrednictwem czatu, albo za pośrednictwem sekcji Q&A, pytania i odpowiedzi. Ona jest dostępna też w Zoomie. Panie profesorze, oddaję panu głos. Szanowna Pani Agato, Szanowni Państwo, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie. I faktycznie, jak Pani Agata mówiła o tym, na co się umówiliśmy i mówiła o temacie mojego wystąpienia i naszych dyskusjach, jak się przygotowywaliśmy do konferencji, to tak naprawdę żyliśmy w innych czasach. To były czasy, które dotykały nas wszystkich i które wpływały na nasz sposób myślenia o Polsce, o Unii Europejskiej, o integracji w ramach struktur międzynarodowych. I natomiast te kilka dni temu, 24 lutego, wraz z wybuchem wojny i agresją Rosji na Ukrainę, wszystko się zmieniło. Przewartościowuje się nasz świat na naszych oczach i tematy, które nam się wydawało, że są ważne, aktualne, odchodzą trochę w cień. Natomiast to nie znaczy, że one przestają być istotne. To nie znaczy, że powinniśmy o nich zapominać i o nich nie powinniśmy dyskutować. Natomiast oczywiście pewnie teraz ta dyskusja jest trudniejsza niż mogłoby się wcześniej wydawać, a jednocześnie pojawia się też taka swoista nadzieja, o której też chciałbym dzisiaj trzy słowa powiedzieć. Ale drodzy Państwo, może przechodząc do rzeczy, to chciałbym Państwu opowiedzieć o czymś, co o dwóch listach, które strasznie mnie tak zbudziły moje takie duże emocje w ostatnich dniach. Pierwszy list to jest list od mojego kolegi, adwokata, który mieszka w Sankt Petersburgu, który jest jednym z najznamienitszych adwokatów zajmujących się prawami człowieka, Siergieja Goluboka. Otóż on kilka dni temu, dosłownie w sobotę, postanowił na swoim Facebooku opublikować list, w którym uznał, że agresja Rosji na Ukrainę stanowi akt wojny, wojny, która nie może być niczym usprawiedliwiona, stanowi złamanie wszelkich reguł prawa międzynarodowego i stanowi zaprzeczenie wszelkich wartości, na których opiera się porządek międzynarodowy. Dlaczego ten list był dla mnie istotny? Ponieważ znacznie łatwiej jest mówić to, siedząc w Warszawie. Znacznie łatwiej to mówić, będąc czy to profesorem prawa międzynarodowego, czy aktywistą, czy działaczem mieszkającym w bezpiecznym, względnie jeszcze bezpiecznym państwie. Natomiast dlatego Siergieja Goluboka, który jest adwokatem zajmującym się prawami człowieka mieszkającym w Rosji, to jest akt najwyższej odwagi. To znaczy, to jest coś takiego, że jeżeli tak się okoliczności złożą, to on wręcz może za to pójść do więzienia, ale jednak uznał on, że w tej sytuacji, w tej trudnej sytuacji, kiedy giną pod kulami ludzie, należy zabrać głos, nie zdają, nawet
ponosząc bardzo poważne konsekwencje, potencjalne konsekwencje tego działania. Drugi list, o którym chciałbym Państwu powiedzieć, to jest list, który dostałem wczoraj. Wczoraj akurat prowadziłem na Uniwersytecie SWPS debatę na temat mechanizmów prawnej odpowiedzialności karnej przedstawicieli Federacji Rosyjskiej za agresję i za zbrodnie wojenne, które są popełniane w Ukrainie. No i siedząc wieczorem przy komputerze, dostałem maila od mojego studenta o treści następującej. Panie profesorze, bardzo pana serdecznie przepraszam, ale w najbliższych tygodniach nie będę mógł brać udziału w pełni w pana zajęciach, bo mam słaby internet, ponieważ jako obywatel Ukrainy uznałem, że to jest mój prawny i moralny obowiązek, aby wrócić do mojego państwa i bronić ojczyzny. Jestem obecnie częścią wojsk obrony terytorialnej. No i po prostu no, nie jestem w stanie zapewnić, że będę mógł być obecny na wszystkich zajęciach. I to było dla mnie tak niezwykle nieprawdopodobne, ta pokora, że jemu się jeszcze w ogóle chce cokolwiek pisać i że chce się w pewnym sensie usprawiedliwiać, kiedy dzieją się takie rzeczy i kiedy on podjął, jak wielu jego rówieśników i rówieśniczek, tak odważną decyzję dotyczącą swojego życia. Drodzy Państwo, co to dla nas oznacza? Co oznaczają te dwa listy? Co oznacza ta cała sytuacja? To oznacza, że stoimy przed obliczem potężnych rozstrzygnięć na skalę europejską, globalną, tego, co oznaczają wartości europejskie i tego, co oznaczają inne wartości, które nie chcą być chronione przez Federację Rosyjską. Bo w gruncie rzeczy, jak mówimy o pojęciu praworządności, to pojęcie to jest po prostu jednym z tych najbardziej podstawowych wartości europejskich, na których się opiera liberalny porządek władzy. Te trzy wartości, o których się czasami mówi, że to jest taka triada, to jest demokracja, to jest praworządność, rządy prawa inaczej, oraz prawa człowieka. Nie da rady zapewnić realizacji praw człowieka bez realizacji zasad praworządności. W skrócie, nie można oczekiwać, że władza będzie przestrzegała prawa człowieka, jeżeli nie będzie mechanizmów egzekucji tych praw, jeżeli nie będzie dostępu do sądów, jeżeli sądy nie będą niezależne, jeżeli nie będziemy mogli żądać poprzez sądy ochrony naszych praw. Tak samo prawa człowieka mogą się rozwijać tylko w warunkach demokratycznych, ponieważ demokracja wiąże się z tym, że władza większości jest ograniczana przez różnego rodzaju reguły konstytucyjne i w efekcie większość nie może na tyle zdominować mniejszości, że pozbawi mniejszości ich praw. Co więcej, jednym z naszych praw człowieka jest prawo udziału w wyborach demokratycznych. O tym stanowi nasza konstytucja w artykule 62, czy Europejska Konwencja Praw Człowieka w artykule 3 protokołu nr 1 do konwencji. O tym, że mamy prawo, to jest nasze prawo człowieka, wybierać naszych przedstawicieli w parlamencie, którzy decydują o tym, jak rządzić, jakie decyzje podejmować, jak regulować nasze codzienne życie. Dlatego wydaje mi się, że bardzo ważne jest takie podkreślenie właśnie, że ta triada, demokracja, rządy prawa oraz prawa człowieka to jest esencja współczesnej demokracji, współczesnego liberalnego porządku demokratycznego. Ta esencja, która się zaczęła, której początek dała Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 roku i jeszcze wcześniej w 1945 roku w San Francisco, to wiecie doskonale z lekcji historii, podpisana Karta Narodów Zjednoczonych. I tak ten porządek został ukształtowany i późniejsze lata, w zasadzie te późniejsze 70 kilka lat obowiązywania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, to jest właśnie umacnianie tego całego porządku międzynarodowego. To jest dążenie do tego, aby na świecie były państwa o liberalnym modelu rządów, w którym właśnie przestrzega się tych wartości, ponieważ uznaje się, że przestrzeganie tych wartości w postaci demokracji, praworządności, praw człowieka jest kluczowe z punktu widzenia powszechnej szczęśliwości, rozwoju ludzi, indywidualnej sytuacji, realizacji marzeń i aspiracji każdego z nas.
Być może my w Polsce tego czasami nie zauważamy, bo pewne rzeczy nam się wydają takie łatwe i oczywiste, że jednym z najbardziej podstawowych aspektów porządku, w którym żyjemy, jest właśnie to, że mamy wolność. Wolność zarówno osobistą, w takim sensie, że nikt nas nie więzi, nikt nas, chyba że popełnimy jakieś przestępstwo, bądź mamy jakąś szczególną sytuację, która uprawnia państwo do pozbawienia nas wolności, na przykład możemy być podejrzeni o popełnienie przestępstwa i może być w stosunku do nas stosowane tymczasowe aresztowanie. Natomiast bardzo ważne i wydaje mi się, że dla Was jako osób, które zaczynają swoją, czy kontynuują swoją drogę naukową, później drogę zawodową, bardzo ważne jest mówienie o prawach w kontekście naszej wolności osobistej, a mianowicie takiej, że mamy możliwość dokonania wyboru naszej drogi życiowej. To do Was należy przecież decyzja, na jakie studia pójdziecie. Do Was należy decyzja, jaki zawód wybierzecie. Do Was należy decyzja, czy będziecie mieszkali w dużym mieście, czy w małym mieście. Do Was należy decyzja, czy zostaniecie w Polsce, czy wyjedziecie za granicę. I tak długo jak Polska jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, to te możliwości są bardzo, bardzo potężne w zakresie wyboru swojej właśnie drogi życiowej i korzystania z tej wolności. I teraz porównajmy sytuację, w której się znajdujemy, sytuację tych, którzy aktualnie znajdują się na terytorium państwa będącego w sferze wojny. Nie dość, że oni nie mogą wyjechać, no chyba że, zwłaszcza jeśli są mężczyznami w wieku poborowym, czyli po 16 roku życia. Natomiast nawet jak wyjadą, no to znajdują się w sytuacji bardzo trudnej, sytuacji uchodźców. Natomiast może się okazać, że za chwilę właśnie oni przestaną być wolni i staną się zniewoleni. Czyli to odwrotnością wolności jest zniewolenie. I w zasadzie ta wojna, która się toczy, to jest wojna nie tylko o to, kto wygra, ale to jest wojna o wartości. Czy w tej części świata, właśnie w Ukrainie, będą dominowały wciąż wartości liberalne pozwalające na swobodny rozwój jednostki, czy też zaczną dominować wartości wschodnie, które zakładają podporządkowanie, zniewolenie, przedkładanie interesu ogólnego całego społeczeństwa, narodu nad interes jednostki, które zakładają, że jeżeli coś się władzy nie podoba, to to władza może tak naprawdę zrobić z nami, co sobie żywnie to, co jest w interesie władzy, byleby tylko władzę sprawować dalej, tak jak to ma miejsce chociażby obecnie w odniesieniu do więźniów politycznych w Białorusi. Szacuje się, że ponad 1500 osób jest więzionych w Białorusi z powodu przekonań politycznych, z powodu działań, z powodu zagrożenia, jakie stwarzają dla reżimu Aleksandra Łukaszenki. A wśród nich są między innymi takie osoby jak Angelika Borys, czyli szefowa mniejszości polskiej w Białorusi, Andrzej Poczobut, dziennikarz, czy bardzo znany obrońca praw człowieka Aleś Bielacki, czy także wielu, wielu innych, którzy zdecydowali się sprzeciwić reżimowi Łukaszenki, protestować i z tego powodu spotkała ich najsroższa kara. I teraz, jak się zastanawiam nad tym, co oznacza praworządność dla młodych ludzi w kontekście tych wydarzeń historycznych, nawet nie historycznych, wydarzeń aktualnych, to dla mnie praworządność przede wszystkim jest taką wartością, o którą trzeba się upominać. Trzeba przypominać, jakie ona ma znaczenie. Trzeba okazywać także szacunek tej zasadzie, ponieważ na co dzień jej nie doceniamy, ponieważ na co dzień traktujemy praworządność, prawa człowieka, wartości demokratyczne jako coś oczywistego, normalnego, jako to, jak takie swoiste powietrze, którym oddychamy. Zauważcie, że jak oddychacie powietrze, wchodzicie na ulicę, teraz już rozpoczyna nam się powoli wiosna, to nie zastanawiacie się nad kompozycją, nad składem chemicznym powietrza. Nie myślicie, ile w tym powietrzu jest azotu, tlenu, wodoru, tylko dwutlenku węgla, tylko po prostu nim oddychacie. Dopiero jak to powietrze jest zanieczyszczone, dziś zaczynacie odczuwać, że coś jest nie tak.
I trochę tak samo jest z praworządnością, prawami człowieka i demokracją, że nie doceniamy tego, kiedy to mamy. Uznajemy, że to jest coś normalnego, oczywistego, że tak będzie zawsze. I teraz ta właśnie wojna w Ukrainie pokazuje, że no tak może nie być, że to się może zmienić z dnia na dzień. Zobaczcie, tydzień temu, dokładnie tydzień temu, w środę 23 lutego, ta groźba wojny wisiała w powietrzu, ale ona jeszcze nie wybucha. Jeszcze bomby nie spadały na Charków, Kijów, Odessę czy Chersoń. A jednak tydzień później żyjemy w zupełnie innym świecie. W świecie, który się zmienił o 360, o 180 stopni i który zupełnie zmusza nas do zastanowienia się, jakie właśnie wartości demokratyczne są rzeczywiście dla nas ważne i jak bardzo te wartości mogą być zagrożone także w naszym życiu. Natomiast, drodzy Państwo, obiecałem Pani Agacie, że będę mówił i dlatego w tym kontekście ktoś mógłby zadać sobie takie pytanie, a często mam takie zadawane, jest mi takie pytanie, no dobrze, to co w takim razie ja mogę zrobić w obronie tych wartości? Co ja mogę zrobić dla przyjaciół, znajomych, dla tych osób, które cierpią w Ukrainie? Ja mówię wtedy, że właśnie podjęcie jakichkolwiek działań w obronie tych wartości jest już ważne. Pokazanie, że nam na tych wartościach zależy, ale także okazanie szacunku tym wszystkim, którzy dbają o te wartości, którzy walczą o niepodległość swojego państwa. Bo zauważcie, oni nie walczą teraz tam w Ukrainie o niepodległość państwa, które ma być jakimś kolejnym państwem autorytarnym. Gdyby tak miało być, to nie byłoby tej gigantycznej energii ludzi, obywateli, tych robotników, przedsiębiorców, taksówkarzy, którzy z Polski wracają do Ukrainy po to, żeby tam walczyć. Oni to robią, bo im zależy na państwie właśnie demokratycznym, państwie praworządnym, państwie, które będzie państwem członkowskim Unii Europejskiej, czyli w pewnym sensie zależy im na przyszłości, na dobrej przyszłości dla swoich dzieci, dla siebie samych, dla wnuków, zależy im na tym modelu życia, który my szczęśliwie w Unii Europejskiej mamy i z którego możemy się cieszyć. I myślę, że to jest jakieś niezwykłe świadectwo, że naród ukraiński nam obecnie pokazuje te wszystkie wartości, które możemy utracić, które możemy i których myślę, że duża część z nas tych wartości nie doceniała. Drodzy Państwo, rozmawiając na temat, co praworządność może znaczyć dla młodych ludzi, to odchodząc może na chwilę od tych kwestii dotyczących ogólnego dyskursu o wartościach, chciałbym zaproponować taką refleksję dotyczącą tego, no dobrze, ale mieszkam sobie w małej miejscowości, jestem licealistą, studentem. Tu gdzieś w mediach dyskutują o tym, że rzekomo w Polsce jest zagrożony kryzys, zagrożona jest praworządność, że te wartości są podważane, ale tak naprawdę no, przecież mogę pójść do sklepu, mogę wykupić sobie dostęp do internetu, Netflix cały czas działa, na studia jakieś się mogę dostać. Co za kłopot? Przecież moje życie się jakoś specjalnie nie zmienia i być może ta cała dyskusja jest nadmierna, jest przesadzona, jest jakąś wręcz histerią. Mam wrażenie, że tego typu myślenie może towarzyszyć części z nas i możemy mówić, że no właśnie, co tak naprawdę nas to obchodzi? Co nas obchodzi jakaś izba dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym, Krajowa Rada Sądownictwa i kłopoty z jej funkcjonowaniem? Co nas obchodzi Trybunał Konstytucyjny? I oczywiście myślę, że dla pewnej części społeczeństwa te wszystkie zmiany, które się dzieją w Polsce, nie mają jakiegoś większego znaczenia. Tak na pozór, a nawet jeżeli mają, to te osoby mogą tego nie odczuwać. I teraz dlatego bardzo ważne jest, wydaje mi się, zdefiniowanie, na czym polega problem i dlaczego ten problem ma znaczenie, zwłaszcza dla Was, dla młodych ludzi. Pierwszą kwestią, jaką chciałbym nazwać w tym zakresie, to jest to, dlaczego w ogóle my
dbamy o zasadę praworządności. Dlatego, drodzy Państwo, żeby uchronić się przed arbitralnością podejmowania decyzji oraz przed tym, że władza może swobodnie dysponować naszym życiem, naszymi prawami i naszą osobistą sytuacją. Co mam na myśli? To, że w państwie praworządnym władza jest związana prawem. Proszę zwrócić uwagę na słowo prawo, rządność, rządy prawa. Tak? Czyli, że prawo jest ponad wszystkim, że do prawa musi być dostosowane całe działanie całego aparatu władzy, ponieważ wtedy decyzje w stosunku do nas nie będą podejmowane na zasadzie widzimisię takiego urzędnika, takiego czy innego urzędnika bądź polityka, tylko na zasadzie takiej, że są to decyzje, które są zgodne z prawem, które są oparte na prawie, które są oparte na tym, co ustalił wcześniej parlament. Co więcej, w państwie praworządnym to prawo też nie może być dowolne, to prawo musi odpowiadać odpowiednim kryteriom jakości, muszą to być przepisy przewidywalne, przepisy jasne, przepisy precyzyjne, przepisy, które są przygotowane w taki sposób, że nie znajdujemy się w sytuacji jakiegoś zaskoczenia, nagłej zmiany reguł gry. Słowem, zasada praworządności to jest trochę taka zasada, którą można by streścić na zasadzie: państwo musi grać na zasadach fair play w stosunku do obywatela. Nie może tego obywatela zaskakiwać, nie może podejmować określonych decyzji na zasadzie kaprysu władzy, na zasadzie takiej, że jednego dnia, jak ktoś idzie na demonstrację, to ten ktoś zostanie pobity, a drugiego dnia władza mówi, a to dzisiaj wam darujemy, dzisiaj policja za wami nie będzie ganiać. To musi być państwo, w którym jeżeli ktoś jest zatrzymany nawet z tym przysłowiowym skrętem, to zostanie potraktowany w sposób taki, jak to przepisy przewidują, ale nie będzie z tego powodu jakoś nadmiernie represjonowany czy traktowany w sposób niegodny. To musi być państwo, w którym jeżeli ktoś jest na przykład dzieckiem znanego polityka, to nie będzie to miało żadnego wpływu na to, jak ta osoba będzie traktowana. Władza nie będzie się mściła na tym dziecku za to, co jego ojciec czy matka jako polityk robią. Słowem, czy jeżeli mamy polityka, który należy do obozu władzy, odda samochód do warsztatu samochodowego, samochód zostanie naprawiony, a polityk później nie będzie chciał zapłacić, to ten właściciel warsztatu nie będzie się zastanawiał nad tym, czy pójść do sądu i żądać zapłaty, bo nie będzie się obawiał tego, że ten polityk zaraz na niego naśle jakieś kontrole podatkowe, skarbowe, ZUS-owskie czy inspekcje środowiska. Słowem, to ta arbitralność działania władzy może się przejawiać w różnych sytuacjach, kiedy z władzą mamy do czynienia i kiedy ta władza może pokazywać, my jesteśmy silniejsi, to my ustawiamy reguły gry. Nie prawo, ale nasza wola, tak zwana wola polityczna, nasza sieć znajomych, przyjaciół, znajomych, przyjaciół, biznesmenów, którzy są z nami, są z naszym obozem władzy. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, drodzy Państwo, jeżeli dochodzi do naruszenia zasad praworządności, to z czasem pojawia się akceptacja dla różnego rodzaju nadużyć ze strony władzy. No bo proszę zauważyć, jeżeli się godzimy na to, abyśmy łamali prawo albo naciągali prawo dla bieżących potrzeb politycznych, albo żebyśmy preferowali jakieś określone osoby w różnego rodzaju decyzjach, rozstrzygnięciach, działaniach władczych, to pojawia się przestrzeń do nepotyzmu oraz przestrzeń do korupcji. I w którymś momencie zamiast dyskutować o tym, że państwo jest rządzone zgodnie z jakimiś ściśle określonymi regułami, zaczynają się pojawiać struktury, w których panuje klimat nieodpowiedzialności tych, którzy rządzą, bądź osób z nimi związanych, w stosunku do społeczeństwa, w stosunku do mediów, w stosunku do każdego z nas. I to jest, mi się wydaje, coś, czego my nie zawsze dostrzegamy, że kryzys praworządności powoduje jednoczesne poczucie braku odpowiedzialności. Zauważmy, spójrzmy na jedną rzecz. Teraz porównajmy dwie sytuacje. W Polsce z jednej strony granica ukraińska
jest praktycznie otwarta i każda osoba, która przekracza granicę, która ma obywatelstwo Ukrainy, może granicę przekroczyć bez problemów większych, dostaje od razu status uchodźcy i ma pełne wsparcie ze strony państwa. Trochę gorzej jest ze studentami z Indii, Pakistanu, innych państw. Oni mają trudność, bo ich trzeba zweryfikować, spisać, ale co do zasady wiem, że też dostają się do Polski. Natomiast pojedźmy trochę 300 kilometrów na północ, docieramy do granicy białoruskiej, gdzie cały czas ludzie nie mogą przekroczyć granicy i są zawracani i są stosowane praktyki pushback. Co więcej, te praktyki wypychania osób poza granicę były stosowane między sierpniem a grudniem i w efekcie tego kilkanaście osób straciło życie. Odnajdujemy teraz groby w Puszczy Białowieskiej tych osób, a wszystkich tych grobów i tak nie jesteśmy w stanie odnaleźć, ponieważ organizacje pozarządowe nie mają tam wciąż wstępu. Dlaczego mówię o tej historii? Ponieważ proszę zauważyć, że nikt za to jeszcze nie odpowiedział. Nikt za to nie poniósł jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej, za to, że prawa człowieka tam były łamane i to w sposób rażący i być może nigdy się tak nie stanie. Ale drodzy Państwo, tak samo 2 lata temu miały być zorganizowane wybory korespondencyjne. Te wybory nie zostały zorganizowane. Wy pewnie jako słyszeliście o takim haśle, wiem, że jest taki mem, ile warty jest tak zwany jeden Sasin i że w pewnym sensie to brak zorganizowania tych wyborów stał się na swój sposób memotwórczy, ale też co ciekawe, nikt za to nie poniósł jakiejkolwiek odpowiedzialności. Słowem, pogłębiający się kryzys praworządności powoduje, że następuje przestrzeń coraz większa dla akceptacji nieodpowiedzialności władzy, dla korupcji oraz dla nepotyzmu. I jeżeli to idzie za daleko, to może to wręcz sięgać tego, że coraz większa część produktu krajowego brutto, czyli naszego budżetu, jest zabierana przez różnych polityków na swoje własne cele, na cele jakichś zaprzyjaźnionych biznesmenów, a w efekcie mniej pieniędzy zostaje w publicznej kasie, mniej pieniędzy zostaje na szkoły, na sądownictwo, na ochronę zdrowia, zabezpieczenie społeczne, na transport, na wszystkie te potrzeby, które my mamy. Także z czasem zagrożenie dla praworządności powoduje rozwój korupcji i coraz mniejsze pieniądze publiczne, które trafiają do budżetu i które mogą być wykorzystane na potrzeby nas wszystkich. Wreszcie, drodzy Państwo, kolejna rzecz, która myślę, że Was także dotyczy. W Polsce duża część państwa, duża część możliwości rozwojowych związana jest z tym, aby pracować w tak zwanym sektorze publicznym, czyli pracować w ministerstwach, prokuraturze, w urzędach państwowych, w spółkach Skarbu Państwa, w agencjach celowych, funduszach państwowych, w różnego rodzaju instytucjach, które zapewniają, że państwo funkcjonuje, działa, rozwija się. To jest naturalne. W każdym państwie demokratycznym ten sektor państwowy, sektor publiczny jest obszerny. Natomiast oczywiście w Polsce myślę, że on się trochę nadmiernie rozrasta, ale to zostawmy z boku. Natomiast to, co dla mnie jest bardzo niepokojące z punktu widzenia Was i Waszej kariery, że to, że jeżeli Wy byście chcieli podjąć decyzję o tym, aby być zatrudnionym w sektorze publicznym, to konstytucyjna zasada równego dostępu, czyli zasada, która określa, że możemy dostać pracę w sektorze publicznym w oparciu o nasze kwalifikacje, w oparciu o naszą znajomość języków, wykształcenie i inne wartości, i inne kwalifikacje, inne umiejętności, przestaje mieć aż tak istotne znaczenie. Może się okazać, że znacznie ważniejsze jest zaprzyjaźnienie się z politykami, legitymacja partyjna, bądź też posiadanie różnego rodzaju związków rodzinnych bądź innych właśnie z osobami, które już w tym sektorze publicznym pracują i które mają jakieś więzy lojalne w stosunku do obozu władzy. I to jest coś takiego, co jest potężnym zagrożeniem długoterminowym, bo ktoś mógłby zadać pytanie, no dobrze, jestem obywatelem Rzeczypospolitej, powinienem mieć równe prawa i dlaczego nie bierze się pod uwagę moich kwalifikacji, tylko bierze się pod uwagę jakieś inne wartości, które się w tym zakresie uwzględnia i kieruje się przede wszystkim tymi kryteriami. A przecież sektor publiczny powinien także się rozwijać w oparciu o najlepsze możliwe talenty,
o najlepsze możliwe kwalifikacje i zdolności, a nie w oparciu o znajomości czy układy. Kolejna rzecz związana z kryzysem praworządności, o której chciałbym powiedzieć, dotyczy tego, że praworządność to nie tylko proces podejmowania decyzji, ale proces stanowienia prawa. Proces stanowienia prawa ma to do siebie, że prawo powinno być przygotowywane starannie, tak aby uniknąć błędów, ale także powinien istnieć organ, który kontroluje jakość stanowionego prawa oraz kontroluje, czy prawo to jest zgodne z konstytucją. W Polsce mamy z tym problem i na jednym, i na drugim poziomie. Na pierwszym poziomie dlaczego? Ponieważ przepisy są przygotowywane pospiesznie, bez wsłuchania się w głos społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pracodawców, związków zawodowych, grupy interesu, zwyczajnych obywateli. Często projekty ustaw, które są przedstawiane przez rząd albo przez posłów mocą, z szybkością pociągu ekspresowego, przechodzą przez ten parlament, są uchwalane, a później co się okazuje, że to my jako obywatele musimy z tego powodu cierpieć. Teraz wielu przedsiębiorców, wiele osób w Polsce nie do końca jest w stanie nawet zrozumieć, na czym polegają nowe rozwiązania podatkowe, które są wprowadzane. I proszę zauważyć, że to jest ta sytuacja, która ma już wpływ bardzo bezpośrednio na sytuację każdego obywatela. Jeżeli w wyniku niejasnego prawa, bardzo niejasnego, bardzo skomplikowanego, nie wiemy, jakie podatki zapłacimy. Co więcej, nie wiemy, czy jeżeli zapłacimy za małe, obecnie za małe podatki, to czy później ktoś nas nie pociągnie do odpowiedzialności z tego tytułu. To jest sytuacja bardzo stresująca dla każdego z nas. To jest sytuacja, kiedy nie możemy się czuć w naszym państwie bezpiecznie, jeżeli grozi nam jakaś sankcja, jakaś kara za to tylko, że być może nie tak zinterpretowaliśmy przepisy, bądź popełniliśmy jakiś błąd w tej interpretacji, który nie był przez nas zawiniony. Nie mówię tutaj o unikaniu opodatkowania, tylko mówię o tym, że przepisy są na tyle niejasne, że powodują duży stres dla wielu osób. Ale druga kwestia, drodzy Państwo, to to, że w normalnych okolicznościach takie przepisy mogłyby zostać zweryfikowane przez niezależny organ, jakim powinien być Trybunał Konstytucyjny. Niestety w Polsce Trybunał Konstytucyjny przestał pełnić rolę takiego niezależnego strażnika, organu, który by weryfikował jakość przyjmowanych ustaw. Coraz rzadziej widzimy w ogóle jakiekolwiek orzeczenia, które dotyczą takich zwyczajnych spraw ludzkich. Co więcej, Trybunał Konstytucyjny wydał kilka orzeczeń, które mogą być uznane za kontrowersyjne z punktu widzenia respektowania praw i wolności człowieka i obywatela, z których to najważniejszym orzeczeniem było orzeczenie ograniczające dostępność legalnej aborcji, orzeczenie z 20 października 2020 roku o sygnaturze K1/20. Dlaczego to orzeczenie jest ważne? Ponieważ to orzeczenie spowodowało, że wiele osób zaczęło się zastanawiać, czy może czuć się bezpiecznie, jeżeli nie będzie mogło podjąć decyzji o tym, czy chce kontynuować ciążę, czy też nie, ze względu na tak restrykcyjne prawo aborcyjne. Myślę, że to jest okoliczność ważna dla wielu młodych obywateli, zwłaszcza, którzy planują swoje życie rodzinne. I to, jakby na to nie patrzeć, ma to bardzo bezpośredni wpływ na sytuację młodych ludzi. Wreszcie czasami słyszę taki argument wśród młodych ludzi, no dobrze, ale mnie nie interesuje kwestia praworządności, mnie interesują takie tematy jak zmiana klimatu albo prawa osób dyskryminowanych czy wykluczonych, zwłaszcza prawa osób LGBT+. I słusznie, ja też się tym interesuję. Interesuję się zmianą klimatu, podejmuję różne działania przeciwko zmianie klimatu, wspieram różne organizacje społeczne, które tym się zajmują. Miałem zaszczyt jakichś spotkań z takimi organizacjami jak Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, znam aktywistki Extinction Rebellion, mam duży szacunek dla pracy tych wszystkich osób. Tak samo od lat, no w zasadzie od gdzieś mniej więcej 2004 roku, 18 lat już się zajmuję tematyką praw osób LGBT+. Tylko że, drodzy Państwo, w momencie, kiedy ustawodawca
i politycy niespecjalnie chcą podejmować aktywne działania dotyczące przeciwdziałania zmianie klimatu, czy działania, które dotyczą ochrony praw osób LGBT+, to okazuje się, że dla tych środowisk jedyną szansą mogą się okazać sądy. Sądy, które muszą być niezależne, aby w takich sprawach orzekać. Nie wiem, czy wiecie, że w Niemczech rok temu Federalny Trybunał Konstytucyjny Niemiec wydał przełomowe orzeczenie dotyczące tego, że brak aktywnej polityki państwa niemieckiego w zakresie walki ze zmianą klimatu stanowi naruszenie zasad solidarności wewnątrzpokoleniowej oraz solidarności międzypokoleniowej. Co Trybunał Konstytucyjny miał na myśli? A mianowicie stwierdził, że mamy solidarność w stosunku do tych, co mieszkają gdzieś daleko na wyspach Chagos czy Kiribati, które to wyspy są zalewane i musimy zdawać sobie sprawę z tego, że powinniśmy podejmować aktywne działania przeciwdziałające zmianie klimatu, żeby temu zagrożeniu przeciwdziałać, ale że mamy też solidarność międzypokoleniową, czyli że ci starsi, tacy jak ja, tacy jak moi mistrzowie, szczególnie patrzeć na waszą sytuację, albo także tych, którzy się jeszcze nie narodzili, dla których ta planeta po prostu może być ciężka do życia. I że z tego powodu ta polityka klimatyczna powinna być znacznie aktywniejsza. Ale proszę zauważcie, że to było możliwe dzięki temu, że Federalny Trybunał Konstytucyjny Niemiec jest absolutnie niezależnym trybunałem i jest w stanie tego typu orzeczenie wydać, a jednocześnie skorygować niektóre przepisy ustawowe w ustawie o walce ze zmianą klimatu, która w Niemczech została przyjęta. Tak samo w przypadku z kolei praw osób LGBT+, to wszystko, co się w Polsce dzieje, a sporo się dzieje, jest możliwe dzięki temu, że sądy są niezależne. To dzięki temu, że sądy są niezależne, udało się w ostatnim czasie uchylić niektóre uchwały przeciwko ideologii LGBT na szczeblu lokalnym. To dzięki temu udało się uzyskać niedawno wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczący prawa do paszportu dla dziecka, które się wychowuje w parze osób tej samej płci. Tu chodziło o dziecko, w którym jeden z rodziców był Polakiem, drugi był Kanadyjczykiem, a dziecko narodziło się w wyniku surogacji, czyli matka zastępcza donosiła dla tej pary to dziecko. Oni się później przeprowadzili do Polski i okazało się, że nie można paszportu uzyskać, bo polskie przepisy paszportowe nie wymagają, żeby wpisać do rubryki ojca i matkę, a w tym przypadku nie ma ojca i matki, tylko jest dwóch ojców. No i NSA powiedział, Naczelny Sąd Administracyjny powiedział, że nie można od tego typu procedury administracyjnej, wymogów administracyjnych ograniczać dostępu do obywatelstwa polskiego. Że państwo polskie, jak to sąd ujął, nie robi łaski temu dziecku, przyznając mu obywatelstwo i wydając odpowiednie dokumenty. Czy wreszcie zakazy marszów równości, które niestety miały miejsce w Polsce, i które były następnie uchylane przez sądy. Słowem, do czego zmierzam? Do tego, że współcześnie walka przeciwko zmianie klimatu, jak również walka o prawa osób LGBT+, czyli te tematy, które myślę, że dla was są, dla części z was są ważne, jest możliwa tylko i wyłącznie w warunkach państwa praworządnego, demokratycznego i państwa, które posiada niezależne sądy. I wreszcie ostatnia kwestia w kontekście tego, dlaczego praworządność jest ważna dla młodych ludzi, a mianowicie praworządność to nie jest już tylko zasada, która nas obowiązuje w relacjach z państwem polskim, ale jest to zasada, która ma znaczenie z punktu widzenia integracji europejskiej. Mówiłem o tym, jak ważna Unia Europejska jest dla Ukrainy, dla obywateli Ukrainy. Wczoraj Parlament Europejski zaakceptował wniosek prezydenta Zełenskiego o rozpoczęciu tej drogi do członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Ale praworządność właśnie jest jedną z wartości europejskich. Tych wartości, na których opiera się cały porządek prawny Unii Europejskiej. Nie da rady ze sobą współpracować, nie da rady wymieniać, zapewnić wymianę towarów, usług, wymianę kapitału czy pracowników bez gwarancji prawnych, że państwa wzajemnie się szanują, uznają swoje orzeczenia, uznają, że będą ich je wiązały te same reguły prawne. Zauważcie, że jak kupujecie towar w sklepie typu Zalando, to przecież tak naprawdę korzystacie z tego, co oznacza integracja europejska, ponieważ sklep jest, o ile my państwo byli zarejestrowany w Niemczech, a magazyny są gdzieś pod Zieloną Górą. Ale towar do was dociera. Was nie obchodzi to, jak to się stało, tylko wy gdzieś pośrednio uczestniczycie de facto w
procesie korzystania z prawa europejskiego. Jak wyjeżdżacie na studia do Holandii, już niestety macie ograniczenia, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, bo Wielka Brytania nie jest państwem członkowskim Unii, to nie zastanawiacie się, skąd się to wzięło, tylko zastanawiacie się nad tym, jak zorganizować pieniądze na wasz transport, na zamieszkanie, ale wiecie, że będziecie traktowani dokładnie tak samo jak obywatele Holandii właśnie na tych studiach. Słowem, to wszystko jest możliwe dzięki temu, że integracja europejska opiera się właśnie na tym, że jest to nie tylko wspólnota polityczna, ale właśnie wspólnota prawa, tego, co nas łączy. A żeby wspólnota prawa obowiązywała, to muszą być te same mechanizmy i ten sam sposób egzekucji obowiązków prawnych w stosunku do państw członkowskich. Dlatego też, jeśli my podważamy wartości w postaci praworządności, to w istocie prowadzimy do tego, aby do stopniowego wykluczania nas poza obszar mentalny, obszar kulturowy, jakim jest Unia Europejska. Mówiło się w Polsce w ostatnich latach, że prowadzi to do tak zwanego wymycia sensu prawnego członkostwa, takiego rozmycia, do tego, że wprawdzie jeszcze formalnie tym państwem członkowskim jesteśmy, ale tak coraz mniej się nim czujemy, bo nie mamy takich pewności i gwarancji, że to wszystko, co się dzieje w Unii Europejskiej, będzie miało miejsce. No i nie muszę was przekonywać, że jakakolwiek wizja Polski, która by nie była państwem członkowskim Unii Europejskiej, która nie byłaby lojalnym państwem członkowskim Unii Europejskiej, jest to wizja zagrażająca już nie tylko waszemu rozwojowi, ale także waszemu bezpieczeństwu. Zauważmy, że właśnie teraz w kontekście wojny w Ukrainie widzimy, jakie to jest istotne, że Unia Europejska może przemawiać jednym głosem, że Unia może się zjednoczyć i że Unia może się, państwa członkowskie mogą się wzajemnie chronić i stanowić przeciwwagę dla tego gigantycznego zagrożenia, które płynie ze strony Federacji Rosyjskiej. Także wydaje mi się, że z punktu widzenia przyszłości, dobrobytu, waszego rozwoju, waszych rodzin, waszych wyborów życiowych, tego, kim chcecie zostać, kim chcecie być, to właśnie to członkostwo w Unii Europejskiej, które musi się opierać na pełnym respektowaniu wartości europejskich, czyli zasady, także zasady praworządności, musi być przez nas szczególnie docenione. I na sam koniec chciałbym powiedzieć, że ja liczę na to, że ta wojna się szybko zakończy, że Ukraina się obroni i że to będzie dla nas wszystkich oznaczało odbudowywanie idei integracji europejskiej, projektu europejskiego właśnie ze zdwojoną energią, właśnie ze względu na to, że doświadczyliśmy tego niezwykłego, potężnego zagrożenia i że wreszcie być może zaczniemy doceniać to, co mamy, a to, na co tak naprawdę mogą dopiero w przyszłości liczyć obywatele Ukrainy, to, o czym marzą obywatele Ukrainy. Bardzo dziękuję za te kilka słów i teraz, jak rozumiem, pani Agata zachęca do i pani Judyta zachęca do zadawania pytań. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie profesorze. Jak najbardziej, jeżeli macie jakiekolwiek pytania do pana profesora, możecie je zadawać na czacie, tak jak tutaj Judyta was zachęcała. Możecie zadawać te pytania przez sekcję pytania i odpowiedzi Q&A, jeżeli korzystacie z Zooma w wersji anglojęzycznej. Czy macie jakieś pytania? Czy macie jakieś wątpliwości i chcielibyście, żeby jakiś temat został wyjaśniony, może jakaś kwestia? Też zachęcamy, bo to jest dosyć unikatowa sytuacja, że jest z nami profesor, pan profesor Bodnar, i jeżeli coś was zaciekawiło, zainteresowało z tego, co mówił pan profesor, zachęcamy do zadawania pytań. Jeżeli macie też pytania dotyczące właśnie praworządności, obecnej sytuacji, które was, jakieś wątpliwości budzą, to też zachęcamy, postaramy się tutaj odpowiedzieć na wszystkie. Zachęcamy do skorzystania z takiej okazji, gdzie pan profesor Bodnar jest razem z nami.
tak pomyślałam, że to, co może by ułatwiło, jeśli to będzie w porządku dla pana profesora i dla ciebie, Agata, żeby dać sobie nawet takie 3 minutki ustalenia wspólnie, może macie jakieś takie pytanie grupowe, które możecie wybrać, zrobić taką szybką burzę pomysłów i takie pytanie wybrać, jeśli mamy jeszcze chwilkę. Jasne, oczywiście. To tak do 11:28, jeśli macie pytanie, tutaj się może coś wykluje. Tak, już widzę, że są pierwsze pytania, więc możemy już spróbować na nie odpowiedzieć. Oczywiście zastanówcie się też nad innymi. Panie profesorze, pierwsze pytanie od Franciszka Żegnałka. Jeśli sytuacja na Ukrainie i zakończenie spowoduje odbudowanie praworządności, co będzie z Polską? Panie profesorze, mikrofon? Już oczywiście. To znaczy, jeżeli faktycznie tak się, jeżeli się uda, żeby zakończyć wojnę, to mam wrażenie, że to będzie oznaczało gigantyczny obowiązek ze strony całej Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych, aby włożyć ogromne środki finansowe w odbudowywanie Ukrainy i umacnianie porządku demokratycznego. Myślę, że te słowa o tym, że Ukraina ma zostać państwem członkowskim Unii Europejskiej, to nie są słowa rzucane na wiatr. I ta bohaterska postawa prezydenta Zełenskiego i obywateli Ukrainy, myślę, że zostanie zapamiętana przez społeczność międzynarodową, ale która co więcej, no, będzie miała swój własny interes w tym, żeby zapewnić pokój i bezpieczeństwo w tym regionie, gdyż to zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej pewnie szybko nie zgaśnie. Dlatego myślę, że to będzie oznaczało przede wszystkim tak, w przypadku Polski, tak liczę na to, powrót na ścieżkę demokratyzacji. Myślę, że część z tych sporów, które aktualnie mamy w Polsce, zostanie może nie tyle wygaszone, nie chciałbym używać słowa wygaszenie, ale zostanie naprawione i gdzieś się chyba, w którymś momencie chyba wszyscy zorientujemy, że nie tędy droga i że nasza droga to musi być droga demokratyczna. Ale też Polska będzie takim, myślę, że no, gigantycznym pośrednikiem w zakresie realizowania tych wszystkich programów naprawczych w Ukrainie. Jest takie, to może dla Was, nie wiem, czy to w podręcznikach WOS-u czy historii się pojawia, jest takie słowo, ale to się na pewno przyda na maturze, plan Marshalla, to znaczy to jest taki plan, który był stworzony przez Stany Zjednoczone po II wojnie światowej, który miał na celu odbudowanie kontynentu europejskiego i myślę, że taki swoisty plan Marshalla, nie wiem, niech to będzie plan Bidena czy plan von der Leyen, pewnie będzie musiał być stworzony dla Ukrainy właśnie łącznie z tymi gigantycznymi inwestycjami infrastrukturalnymi, społecznymi i odbudowywaniem porządku demokratycznego w Ukrainie. No i dla Polski to będzie oznaczało, myślę, że duże zobowiązanie, żeby w tym uczestniczyć, żeby mieć wpływ też na kształtowanie, ale drodzy Państwo, my może tego nie doceniamy, ale to, co polskie społeczeństwo teraz robi, to Państwo sobie nawet nie zdają sprawę, jak to będzie potężna karta moralna do tworzenia przyszłej polityki państwowej. Nam się czasami wydaje, że o pewnych sprawach decydują politycy. Oczywiście oni mają duży wpływ, ale politycy muszą mieć prawo powołania się na postawę społeczną. Jeżeli politycy będą mogli w przyszłości powiedzieć, słuchajcie, my jako Polska mamy w tej sprawie dużo do powiedzenia, ponieważ polski naród okazał absolutne wsparcie i zaangażowanie dla tych setek tysięcy obywateli Ukrainy, którzy tutaj przyjechali jako migranci, jako uchodźcy, to my mamy moralne prawo, żeby teraz być tym narodem przewodnim w zakresie wzmacniania Ukrainy, to moim zdaniem to będzie miało duży wpływ dla nas i też dla Unii i dla samej Ukrainy. Kolejne pytanie. Mam 2 pytania na czacie, jedno w Q&A. Zacznijmy od tego w Q&A. Myśli Pan, że Ukraina dołączy do Unii w najbliższym czasie? Ja myślę, że będzie wielka presja na to, żeby tak się stało i żeby to nie były jakieś przedłużające się negocjacje członkowskie, tylko że będzie, myślę, że stworzona bardzo, jeżeli ta wojna się zakończy, bardzo szybka ścieżka członkostwa. Myślę także,
Ścieżka, z tym pewnie to będzie powiązane, ścieżka członkowska, jeśli chodzi o NATO. Tylko oczywiście to wszystko zależy od tego, że czy ten konflikt zostanie, czy ta wojna zostanie przez Ukrainę wygrana. Natomiast, drodzy Państwo, powstaje pytanie, co zrobić wcześniej. Ja akurat przedwczoraj wraz z redaktorem Jackiem Żakowskim opublikowałem taki tekst, który postuluje, że zanim Ukraina przystąpi formalnie do Unii Europejskiej, być może trzeba się zastanawiać nad mechanizmami, które pozwolą na to, aby obywatele Ukrainy stali się lepiej upodmiotowieni w Polsce, może w innych państwach Unii Europejskiej, i złożyliśmy taki postulat, że należałoby przyjąć specjalną ustawę, która by zrównywała w różnych prawach obywateli Ukrainy z obywatelami Polski. Poza takimi prawami, jak oczywiście dostęp do służby cywilnej, służby publicznej, udział w wyborach parlamentarnych, prezydenckich i tak dalej, czyli z tych, poza tymi kwestiami, które się ściśle wiążą z obywatelstwem, żeby tak naprawdę zagwarantować równy dostęp do edukacji, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, do przede wszystkim równej możliwości prowadzenia działalności gospodarczej i zatrudnienia, tak żeby zrezygnować z tych wszystkich bardzo trudnych i obciążających czasowo procedur uzyskiwania stałego pobytu, pobytu czasowego, tylko żeby po prostu potraktować obywateli Ukrainy tak, jakby byli obywatelami innych państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy przybywają na terytorium Polski. I wiem, że jest zainteresowanie polityków tym pomysłem, zobaczymy, czy będzie to w tym kierunku zmierzało. Myślę, że to byłby duży akt solidarności ze strony narodu, ze strony społeczeństwa polskiego, gdybyśmy poszli w tym kierunku. Kolejne pytanie od jednego z naszych zespołów. Co sądzi pan profesor o zachowaniu Władimira Putina? Szanowni Państwo, to nie tyle chodzi o to, czy można, czy to jest, czy to chodzi o kwestię oceny zachowań, czy nie, tylko prawnik zawsze na takie sprawy patrzy z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego mamy do czynienia z aktem agresji, czyli czynu, który nie może być w żaden sposób usprawiedliwiony normami prawa międzynarodowego. Te wszystkie opowieści Putina o tym, że chodzi o ochronę ludności Republiki Donieckiej czy Ługańskiej, czy o jakieś rzekome prawo do samostanowienia tych republik, to są po prostu kwestie propagandowe na użytek tylko i wyłącznie części społeczeństwa rosyjskiego. Nie mają one żadnego uzasadnienia w normach prawa międzynarodowego. Co więcej, te czyny, które są dokonywane przez Putina, już teraz wyczerpują znamiona zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciwko ludzkości, a niektórzy twierdzą, że niektóre z nich nawet ludobójstwo. Tutaj jako prawnik pojęcie ludobójstwa ma bardzo szczególny charakter, bardzo szczególne znaczenie. Tu chodzi o taką celową eksterminację jakiejś części narodu. Tu nie jestem pewien, czy już możemy tak daleko pójść i tak daleko to definiować jako prawnicy, natomiast nie ma wątpliwości, że ostrzeliwanie domów cywilów, czy zamordowanie dziennikarzy z Danii, czy w ogóle ataki na ludność cywilną, to wyczerpuje znamiona zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. Dlatego jeżeli ta wojna się zakończy, to kiedyś istnieje szansa i myślę, że społeczność międzynarodowa będzie do tego dążyła, żeby Władimira Putina oraz najwyższych przedstawicieli państwa rosyjskiego postawić przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze, czyli to jest specjalny trybunał, który osądza zbrodnie wojenne. Zostały nam 2 minuty i 2 pytania. Jedno jest bardzo krótkie. Natalia Czornej pyta, czy miał pan profesor przyjemność poznać osobiście prezydenta Ukrainy? Nie, nie miałem przyjemności poznać. Jest absolwentem prawa, co ciekawe, ale tutaj jakoś nie zdarzyło się, żebym poznał, aczkolwiek no, zdarzało mi się poznawać gdzieś osoby z tego poziomu gdzieś prezydenckiego. Jeżeli mogę się czymś pochwalić, to zdarzyło mi się poznać Baracka Obamę. To była jeden z ważniejszych momentów w moim życiu jako rzecznika praw obywatelskich. Już ostatnie pytanie od zespołu z Krakowa. Czy Białoruś poniesie konsekwencje za pomoc militarną, jaką udzielają Rosji? Tak, jest taka możliwość, że tutaj z punktu widzenia prawa międzynarodowego można, to znaczy może 2 poziomy, bo jeżeli mówimy o odpowiedzialności, to jest kwestia odpowiedzialności państwa jako takiego,
I tutaj pewne działania mogą być podjęte na zasadzie sankcji w stosunku nie tylko do Federacji Rosyjskiej, ale także do Białorusi. I o ile wiem, społeczność międzynarodowa się do tego przymierza. Zresztą no, Białoruś i tak wcześniej miała mnóstwo sankcji z powodu nawet nie tylko wojny, ale też represjonowania swoich obrońców praw człowieka. Natomiast druga kwestia jest taka, na ile będzie można pociągnąć liderów Białorusi, Aleksandra Łukaszenkę i inne osoby, do odpowiedzialności przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym na zasadzie pomocnictwa za, w kontekście wojny. I tutaj też taka możliwość się rysuje. Jeżeli Państwo, wczoraj akurat na ten temat miałem webinar, który organizowałem właśnie na Uniwersytecie SWPS. Jeżeli Państwo będą mieli ochotę to zobaczyć, zresztą dzisiaj robię drugi webinar na temat kwestii praw i obowiązków, znaczy na temat praw uchodźców z Ukrainy oraz obowiązków państwa polskiego w stosunku do nich, ale bardzo chciałbym Państwa zachęcić, żeby być może spojrzeć na ten wczorajszy webinar, bo tam o tych kwestiach związanych z Białorusią także omawiam. Tutaj wysłałem do prowadzących panelistów link do tego webinaru, to rozumiem, Państwo będą mogli to dalej przekazać. Ale tak, ta sytuacja włączenia się w działania zbrojne przez Białoruś może powodować także odpowiedzialność zarówno Białorusi, jak i jako państwa, jak i odpowiedzialność poszczególnych osób. Bardzo dziękuję. Mam jeszcze jedno pytanie, ale czas niestety biegnie nieubłaganie. Dziękuję za wszystkie pytania i dziękuję też panu, panie profesorze, za to wyjątkowe spotkanie w tych wyjątkowych warunkach. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, to przyjemność dla mnie. Dziękuję.